Znajdujemy się w siedzibie firmy G Aviation. Mamy dzisiaj przyjemny moment podpisania umowy sponsorskiej o współpracy między klubem MKS Żagiew Dzierżoniów. Posługuję się tą nazwą, ponieważ chodzi o grupy młodzieżowe, co uważam jest bardzo cenne i dla mieszkańców naszego miasta, i myślę, że przyjemne też jest dla firmy G Aviation. No i zobaczymy, co z tej współpracy wyniknie. Dzisiejszy dzień jest dla nas bardzo przyjemnym i udanym. Jest to lokalny klub sportowy i zależy nam na tym, żeby wspierać lokalne inicjatywy. Tym bardziej, że jest to inicjatywa, którą wspieramy po dłuższym okresie braku działalności w tym zakresie. Niestety zeszły rok 2020 był trudny dla branży lotniczej i mocno to odczuliśmy, więc tym bardziej cieszymy się, że znów wracamy na nasze tory właśnie wspierania lokalnej społeczności, tym bardziej, że jest szansa na rozwój młodych talentów, a na tym bardzo nam zależy w naszej firmie, ale też właśnie w tym otoczeniu, w którym firma GE Aviation istnieje, czyli w Dzierżoniowie. Myślę, że też jeżeli ta współpraca się sprawdzi z firmą GE Aviation, no to nic nie będzie stało na przeszkodzie, żeby ją kontynuować. Na razie jest umowa podpisana do końca roku, po nowym roku będziemy, już są plany, że będziemy rozmawiać o jej przedłużeniu. Tego typu wsparcie wpisuje się mocno w kulturę firmy GE, we wszystkich biznesach na całym świecie. Jesteśmy odpowiedzialni za to, jak nasza lokalna społeczność, która jest też elementem naszej załogi, jak funkcjonuje, i jeżeli tylko mamy szansę na to, żeby wesprzeć, to powinniśmy to robić i dlatego też to robimy. Firma jest bardzo otwarta, tutaj wielki ukłon w stronę firmy G Aviation. Firma w naszych rozmowach, które prowadziliśmy, prowadzi politykę wsparcia lokalnej społeczności, co uważam jest bardzo cenne. Chodzi tutaj głównie o wsparcie nie tyle klubu sportu, co mieszkańców. No wiadomo, że firma oferuje miejsca pracy, co jest bezcenne na terenie naszego miasta. A przy okazji chcę wspierać również grupy młodzieżowe, czyli dzieci mieszkańców Dzierżoniowa, i tutaj no, liczymy na to, że ta współpraca się opłaci i że i firma zyska, pokazując swój wizerunek w ten sposób, i kluby zyska. Na chwilę obecną jesteśmy w momencie wzrostu ponownego. W momencie, gdy pojawiła się pandemia covidowa, niestety branża lotnicza została bardzo mocno dotknięta. My też, jak pewnie lokalna społeczność tutaj wie. Natomiast na chwilę obecną jesteśmy już znów na etapie wzrostu zatrudnienia. Dzisiaj mamy 200 pracowników zatrudnionych, natomiast przyszły rok to jest plan zatrudnienia do ponad 300 pracowników. Tym samym rozpoczęliśmy już proces rekrutacji na stanowiska produkcyjne, na maszyny CNC, na spawalnie, ale też do wszystkich działów wspierających naszą produkcję, która jest sercem naszego biznesu. Także zapraszamy wszystkich do aplikowania i do zostania częścią rodziny GE. Tak jak powiedziałam, rośniemy w siłę, mamy nowe zamówienia od klientów, więc potrzebujemy zwiększyć naszą załogę. I w pierwszej kolejności zwróciliśmy się do tych pracowników, którzy niestety musieli się z nami rozstać w zeszłym roku, i to nas bardzo cieszy. Zainteresowanie dzieci jest dosyć duże. Wprawdzie ten pierwszy nabór jest zawsze chaotyczny, ponieważ dzieci próbują różnych dyscyplin, no potem to się klaruje i już stają, że tak powiem, specjaliści, którzy są zdecydowani na handball. Nie potrzeba wiele, żeby umożliwić osiąganie sukcesów dzieciom, młodzieży, a później zawodnikom w wieku seniorskim. No my to na swoim przykładzie doskonale odczuliśmy, gdzie mamy zawodników, którzy są już w kadrze narodowej młodzieżowej. Jeżeli są osoby chętne wspierać młodzież w osiąganiu tych sukcesów i później cieszyć się tym splendorem wspólnie, no to super.